Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii poświęconego komutatorom na rogi w kości 3x3. Postaram się w tym poradniku wytłumaczyć działanie, schematy oraz pomóc zrozumieć komutatory, tak, na rogi. Z racji tego, że układam na ślepo, poradnik jest bardziej przeznaczony dla osób, które układają na ślepo też. Natomiast ci, którzy układają FMA, myślę, że też znajdą coś dla siebie. Więc myślę, że zaczniemy najpierw od definicji komutatora. Czysty komutator, tak? I będziemy się interesować komutatorami ośmioruchowymi. Czysty komutator to taki, który ma taką sekwencję ruchów. Tak, to jest sekwencja alfa, beta, alfa prim, beta prim, tak? Oczywiście alfa prim to jest odwrotność do alfy, beta prim to odwrotność do bety, tak? I tak, mówiłem, że interesują nas komutatory tylko ośmioruchowe. W dalszej części poradników wyjaśnię takie trudniejsze sytuacje, więc zacznę od najprostszych. Dobra. I kolejne definicje będę musiał też teraz zarzucić. Tak. Mamy nalepkę oraz miejsce, tak? Oraz element. Nalepka, miejsce, element. Mówiąc o elemencie, jak powiem o tym elemencie, tak? To mam na myśli cały róg, na przykład, tak? Jak mówię o tej nalepce, to mam na myśli tą konkretną nalepkę, tak? Więc gdzie ona nie powędruje, to nadal jest ta nalepka, o której mówiłem. A mówiąc o miejscu, o tym konkretnym miejscu, nie mam na myśli na przykład tego miejsca, tak? Tylko to, jak powiem o tym miejscu, to się nie rusza, tak? Jakichkolwiek nie będę robił ruchów na kostce. Tak? Teraz mam taką prostą sytuację, tak? Którą można rozwiązać czystym komutatorem. Ta nalepka, tak? I będę się skupiał głównie na tym, że ta nalepka zawsze będzie źle, ponieważ to jest mój bufor w blindzie i od tej nalepki będę zaczynał nasz cykl, tak? Czyli tak, ta nalepka idzie w to miejsce, ta nalepka idzie w to miejsce, a ta tutaj, tak? Dobra, to tutaj, gdzie trzymam palce, te nalepki należy zmienić, tak? W tej kolejności. Ok, dobra, to zwróćmy uwagę. Ta nalepka da się wsadzić w to miejsce, nie naruszając niczego innego oprócz tego elementu na górnej warstwie. Tak jakbyśmy układali pierwszą warstwę w LBR-u, czyli L, D prim, L prim, tak? Od razu to sobie zapiszę. Tak. Ok. I zwróćmy uwagę. Na tej ścianie, oprócz tego elementu, nic nam się nie zmieniło. Chociaż na całej kostce trochę nam się popsuło, tak? I zwróćmy uwagę, że jak cofniemy tą sekwencję, no to oczywiście nam się kostka z powrotem naprawi, tak? To jest bardzo... Nie muszę chyba tego tłumaczyć. Dobra. I zauważmy, że cofając tą sekwencję ruchów, tak, to zabieramy tą nalepkę z powrotem na to miejsce, tak? Więc jeszcze raz wrzucamy, tak, tamta nalepka poszła tutaj, a ta wywędrowała w to miejsce, tak? Czyli i zwróćmy uwagę, że jak cofamy tą sekwencję naszą, to ta nalepka wraca na to miejsce, tak? I możemy zrobić taki myk. Skoro na tej ścianie nam się nic nie zmieniło, to robimy U2. Ta nalepka jest zła, tak? Więc ją wyrzucamy z tej ściany i cofając tą sekwencję wrzucamy, tak? Na poprawne miejsce, naprawiając wszystko, co było na kostce. I musimy jeszcze cofnąć tą sekwencję U2, żeby kostka nam się naprawiła, tak? Czyli zrobiliśmy U2, L, oj, przepraszam, ojejku, L, D, L prim, U2, tak? Zauważmy, że tą sekwencję L, D prim, L, tak, łatwo cofnąć, tak? No bo odwrotność tych ruchów, tak? Tak naprawdę musimy cofnąć ten ruch w środku, tak? Jak przejdziemy w drugą stronę, to mamy L, czyli taki, jaki jest początek. I tutaj musimy usunąć prima, D,
i to jest to samo końcówka, tak jak tu, tak? No, czyli to jest taka najprostsza, najbanalniejsza sytuacja. Uwaga, tak? Ja też mam tą sytuację w blindzie, tak? Tylko ja jej nie rozwiązuję w ten sposób, jak wytłumaczyłem. Nie rozwiązuję jej czystym komutatorem, tak? Teraz wytłumaczę, co to jest winda. Znaczy, ja sobie wymyśliłem taką definicję, tak? Winda w komutatorze to ta ściana, na której mamy nalepki zamienne, tak? I nią ruszamy pojedynczo, tak? Pojedynczo to znaczy, tak jak tutaj U2, U2. To jest ta ściana, na której wykonujemy sekwencje jednoruchowe, tak? Czyli to jest jeden ruch, tak? I teraz. Ja nie robię tego tak, jak pokazałem, ponieważ to jest na lewą rękę. Nie jestem niestety taki sprawny. Więc robię w ten sposób. Tą nalepkę da się wrzucić w to miejsce, tak? Tak? I to, tą nalepkę da się wrzucić w to miejsce, tak? Żeby to wrzucić tutaj. Więc robię U', tak? Wrzucam nalepkę. Robię U2. Cofam tamtą sekwencję. I U', tak? Czyli można powiedzieć, że to jest coś takiego. Alfa 1. Gdzie alfa jest ruchem windy, tak? Beta. Alfa 2. Beta prim, alfa 3. I zwróćmy uwagę, że alfa 1 złożone z alfa 2 złożone z alfa 3 równa się identyczności. Nie wiem, czy to jest dobry znaczek na identyczność. Nie jestem dobry z matmy, niestety. Dobra, no bo co zrobiliśmy? Najpierw tą nalepkę nastawiliśmy w to miejsce, czyli u prim, tak? Wsadziłem tą nalepkę tutaj, tak? Potem zrobiłem U2, tak? I potem z powrotem uprim, tak? Czyli identyczność, tak? Nic się nie zmieniło. To była tylko taka uwaga, tak? Wyjaśnię jeszcze parę komutatorów czystych, żeby bardziej to poczuć, tak? Żeby lepiej to zrozumieć. Dobra. Wytworzę, powiedzmy, taką sytuację. Ok. Dobra. Zobaczmy, że ta nalepka wędruje nam na to miejsce. A ta nalepka wędruje nam na to miejsce, no i ta wraca z powrotem, tak? Zwróćcie uwagę, jak trzymam palce. Te nalepki się zmieniają, tak? I te nalepki też, tak? Więc jest to całkiem wygodna sytuacja, ponieważ to może być naszą windą i to też może być naszą windą. Tylko zwróćmy uwagę, że jakbyśmy to wybrali jako naszą windę, tak? Czyli, że tutaj wrzucamy tą nalepkę, tą, no to byśmy musieli zrobić reglipa, tak? I zrobić coś takiego. Dobra, zaraz to spokojnie. Dobra, więc lepiej zrobić tak, żeby to przyjąć na naszą windę, że tym będziemy ruszali pojedynczo, a na tą ścianę będziemy wrzucali w trzech ruchach tą nalepkę, tak? Więc zwróćmy uwagę, że tą nalepkę da się wrzucić w to miejsce w takiej sekwencji ruchów. Wystawić tą ścianę, wrzucamy w to miejsce, cofamy, tak? I nastawiamy tą nalepkę na to miejsce, cofamy sekwencję ruchów i cofamy to nastawienie, tak? Więc moja kolejna uwaga jest taka, że ta ruchowa sekwencja, którą wrzuciliśmy tą nalepkę, tak? To jest tak, ten ruch jest prostopadły do naszej windy, tak? Nasza winda jest tutaj, a prostopadły to znaczy nie jest równoległy, tak? Czyli wszystkie prostopadłe ruchy do naszej windy, czyli do tej ściany, tak? Ściany L, to są takie ruchy, takie i B, nie? Więc pierwszy ruch jest prostopadły. Drugi ruch jest równoległy i ostatni prostopadły, tak? I zawsze wszystkie czyste komutatory tak wyglądają. Ośmioruchowe. Czyste ośmioruchowe komutatory. Dobra. Więc tak. No,
To była taka kolejna uwaga, żeby lepiej zrozumieć, jak to działa. Oj, okej, kolejna sytuacja. Co bym wymyśleć? Okej, mam. Dobra. Mamy taki trzycykl, tak? To, ta nalepka wędruje nam na to miejsce, a ta na to miejsce, tak? I ta wraca. To zwróćmy uwagę, ta nalepka z tą da się zamienić ruchem D2, tak? Miejscami. I teraz, tutaj, to nalepkę da się wrzucić w to miejsce, tak? W trzech ruchach. Nastawiając ścianę, tak? Ta nalepka wędruje nam tutaj, przypominam. Wrzucamy, cofamy. I na tej ścianie nam tylko ta nalepka się zmieniła. Więc robimy D2. I cofamy naszą sekwencję. I znowu D2, tak? Dobra. Kolejna sytuacja. Dobra, mam. Dobra. Ta nalepka idzie w to miejsce, tak? A ta nalepka wędruje nam w to miejsce, tak? Dobra. To można zauważyć, tak? Że te dwie nalepki nam się zmieniają miejscami, tak? Więc można tą nalepkę też rzucić w to miejsce, robiąc taki ruch, tak? Widzimy, nastawiamy tą ścianę, robimy U2, cofamy i teraz nastawiamy tamtą złą nalepkę i cofamy tą sekwencję. Można zwrócić uwagę, że to jest sekwencja dwóch tych samych ruchów, tak? Ponieważ odwrotności tych ruchów do siebie są takie same. Jest to bardzo łatwy do zrobienia komutator, tak? Dobra. Kolejna sytuacja. I teraz pokażę sytuację, którą można zrobić na dwa sposoby. Dobra. Dobra. Ok. Ta nalepka, tak? Wędruje nam na to miejsce, a ta na to miejsce, tak? Czyli tutaj trzymam palce, tak? To tu, tak? To zwróćmy uwagę, że te nalepki na ścianie D dolnej, tak? Są zamienne, tak? Można je zamienić ruchem ściany D. Czyli ściana D jest naszą windą, a tą nalepkę można rzucić tak, w to miejsce, tak? O tak. Ale ktoś może zwrócić uwagę, że tą nalepkę da się wrzucić również w to miejsce, tak? Czyli tak. Czyli co można zrobić? To albo najpierw wrzucić tą nalepkę w to miejsce, potem nastawić tą na to miejsce i cofnąć sekwencję, czyli zrobić coś takiego. Tak? Albo można zrobić tak, że tą nalepkę najpierw wrzucamy w to miejsce, tylko że ta idzie tutaj, tak? Więc trzeba ją zastąpić tą, tak? Robimy najpierw D, to wrzucamy tutaj, cofamy i cofamy tą sekwencję, tak? Można to zrobić na dwa sposoby. Ja osobiście wolę ten pierwszy, który pokazałem. Bardziej przyjazny dla palców, tak? Ojej, co ja zrobiłem? No, nieważne. Więc to był taki przykład, który pokazuje, że pewne sytuacje da się zrobić na wiele sposobów. Nie tylko na jeden sposób. Dobra. Dotychczas pokazywałem przykłady, które były bardzo łatwe. Teraz chcę pokazać parę takich przykładów, które wskazują na to, że na początku pokazywałem przykłady, które ja wiedziałem, jak zrobić i łatwo mi było wytłumaczyć. Natomiast teraz pokażę takie przykłady, które mogą być mylne i układając na przykład intuicyjnie komutatorami, mogą wprowadzić Was w duże zastanowienie, tak? Powiedzmy, wytworzę pewną sytuację teraz. Tą, którą mieliśmy wcześniej, tak? Znaczy to idzie tutaj, tak? A
to wraca tutaj, tak? Dobra, ktoś mógłby zwrócić uwagę, że te dwie nalepki się zmieniają, tak? Można je zmienić ruchem ściany B. Dobra, i teraz mamy pytanie. Jak wsadzić tą nalepkę w to miejsce, powiedzmy, tak? Albo ktoś może się oprzeć, że w to miejsce. Tak, wybierzmy to miejsce, tak? Ponieważ faktem jest, że jeżeli tą nalepkę dałoby się wstawić w to miejsce, to dałoby się też wstawić w to miejsce, tak? Dobra. To. Musimy nastawić tą naszą windę, tak? Ruchem prostopadłym, czyli albo takim, tak? Czyli wystawiamy, tak? Pach. Tą nalepkę mieliśmy wstawić tutaj, no ale nie możemy, ponieważ nie, ta nalepka nie wejdzie nam w to miejsce, tylko tutaj, w to miejsce, tak? Czyli źle. Cofamy. To może ścianą U się da. No, nastawiamy, tak? Ta nalepka jest tutaj, a ta tutaj, tak? Znowu się nie da wstawić tej nalepki w to miejsce, bo ta nalepka wywędruje nam w to miejsce, tak? Jak ruszymy tak. Więc to jest taki przykład, żeby pokazać, że to, że nalepki gdzieś się zmieniają i da się zrobić windę w tym miejscu na ścianie B, to nie znaczy, że możemy otrzymać sytuację ładną, tak? Czasami trzeba spojrzeć w inny sposób, tak? Trzeba na przykład spojrzeć właśnie, że to te nalepki się zamieniają, tak? I że to przyjmiemy jako naszą windę, tak? I wtedy da się to rozwiązać, tak? Podam jeszcze jeden przykład, który można zrobić na więcej niż jeden sposób, tak? Dobra, to najpierw to wytworzę. Dobra, powiedzmy, że mamy tak. Ta nalepka idzie nam w to miejsce, tak? A ta tutaj. A ta wraca na to miejsce, tak? No to ktoś od razu zauważy, tak, te nalepki się zmieniają. Super. Tą nalepkę można wsadzić na to pole, tak? Tutaj, na to. W ten sposób. Raz, dwa, trzy, tak? Dobra, tylko tak. Po pierwsze musimy zrobić reglipa, tak? I ta nalepka idzie na tą nalepkę, czyli wiemy, jak stawić tą nalepkę na to miejsce, więc trzeba tą nalepkę na to miejsce nastawić, tak? Tak? Wsadzamy, cofamy i cofamy wsadzenie, tak? I ja tą sytuację robię inaczej, tak? Też nie jest to sytuacja ośmioruchowa, natomiast jest bardziej wygodna, tak? Jak to jest nasza winda, tak? To możemy zrobić w ten sposób, że tą nalepkę da się wstawić w to miejsce, tak? Więc jak to idzie na to miejsce, to można je zastąpić, tak? Przesuwamy tą nalepkę na to miejsce, wsadzamy na poprawne miejsce, tak? Tamtą nalepkę stąd. I teraz to musimy odstawić. Cofamy tą sekwencję i U2, tak? Czyli jest bardziej wygodne, bo jest na prawą rękę. Nie robimy regripów. I jest to w zasadzie ta sama idea, co pokazałem wcześniej, tak? Że windę możemy nastawiać dowolnie, tak? Nie musi to być tak, żeby to było ładnie w 8 ruchach. Chodzi o to, aby ostatecznie winda wróciła jakby na swoje piętro, tak? Jak tutaj ją nastawiłem ruchem U, potem znowu U i cofnąłem U2, no to wszystko nam wróciło w normę, tak? Więc to był taki przykład, który pokazuje, że warto czasami spojrzeć na speed solving, na jakieś dokumenty z algorytmami lepszego blindera, niż kombinować z czystymi komutatorami na siłę, tak? Dobra, myślę, że na razie to było na tyle. Myślę, że mogę zrobić jeszcze example solve'a czystymi komutatorami, tak? Samych rogów. Dobra. Najpierw mam taką sytuację. Ta nalepka idzie nam tutaj, a ta idzie tutaj, tak? To tą nalepkę da się wstawić w to pole i w to pole, tak? W to pole takim ruchem, tak? A w to pole tym ruchem. Tak?
Ja robię tą sytuację w ten sposób, że tą nalepkę wrzucam w to pole, więc jak ta nalepka idzie tutaj, to muszę to pole nastawić, tą nalepkę nastawić w to pole, tak? Tak, rozwiązałem to. Teraz to wędruje nam tutaj, a to tutaj. Czyli prosta sytuacja, tak? Wrzucamy. Tak. I tutaj. Ta sytuacja. To idzie nam tutaj, a to tutaj. Czyli to, co wcześniej robiłem, tylko w drugą stronę. Czyli najpierw trzeba zrobić D2, żeby nastawić poprawną nalepkę na to miejsce. I cofamy. Dobra. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem i zmotywowałem Was do nauki BH. Więc myślę, że kolejny poradnik będzie poświęcony komutatorom dziewięcioruchowym z identycznością, takim jak permutacja A, jak ktoś, a jakkolwiek to wiecie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem w miarę jasno. Nie bójcie się pisać w komentarzach, zadawać pytania. Najbardziej polecam pisać w komentarzach wszelkie wątpliwości, żeby to było bardziej ogólnodostępne i żeby inni lepiej zrozumieli. Więc trzymajcie się i powodzenia.